Witam z tej strony Derangolir dla serwisu IntelliPoker. Dzisiejsze rozdanie pochodzi z turnieju z wpisowym 350 dolarów. Jesteśmy na Under the Gun plus 1 z 80 suited i gracz na Under the Gun pasuje. Czy powinniśmy się angażować z taką ręką jak 80 suited? Jest to typ ręki, z którą niedoświadczeni gracze lubią limpować, starając się zobaczyć tanio flop. Ale nie jest to dobrym zagraniem w tej sytuacji. Jesteśmy na wczesnej pozycji z wysokimi ciemnymi i ante. Limpując zachęcimy agresywnych przeciwników z późnej pozycji do przebicia i będziemy musieli spasować lub sprawić do agresywnego gracza, nie mając pozycji z marginalną ręką. Niedobrze. Generalnie powinniśmy pasować tego typu ręce z wczesnej pozycji. A co z przebiciem jako kradzież? Czy mamy tu taką opcję? Na pewno ważnym jest włączać czasem kradzieży do twojego zakresu otwarć z wczesnej pozycji. Więc gdy otwierasz przebijając, nie zawsze robisz to z potężną ręką. Dzięki temu twój zakres jest szerszy i jesteś trudniejszy do odczytania. Nie musimy z tym za bardzo szaleć, czasem miksowanie gry ma sens. Więc ocenimy, czy jest to dobra sytuacja, żeby otworzyć jako kradzież. Lubię oceniać, jak agresywnie przeciwnicy trzybetują do otwarcia z wczesnej pozycji. W tym przypadku było trochę takich zagrań, ale nie było ich strasznie dużo. Dodatkowo musimy zobaczyć, czy któryś z kolejnych przeciwników ma dobry stack do trzybetowania wysunięciem all-ina. Coś między 10 a 20 ciemnych. Jest to idealny stack do trzybetowania all-in jako resti. Tacy przeciwnicy, jeśli mają wykonać ruch, to chętnie wysuną all-in. Na pewno nie chcemy otworzyć przebiciem i zostać trzybetowani do all-ina mając 10 high. Takie stacki ma Poker Tan 18 ciemnych, Matt Watt 17 ciemnych i One Time Joe 14 ciemnych. Ci przeciwnicy grali do tej pory dość tight, co czyni mniej prawdopodobnym, że wysuną all-in. Jeśli któryś z nich tak zrobi, to będzie oznaczało, że ma potężną rękę, a oczywiście potężne ręce nie zdarzają się zbyt często, więc nie musimy się tym martwić. Więc jest to dobry moment, żeby otworzyć jako kradzież z wczesnej pozycji. Wykonałem standardowe otwarcie. I wszyscy spasowali. Otwarcia z wczesnej pozycji zwykle traktowane są z większym szacunkiem. Zwykle będziesz miał dobrą rękę otwierając z wczesnej pozycji. Dobrze jest czasem zmiksować grę. Pozwala ci to wykorzystać to, że ludzie myślą, że masz lepszą rękę, masz szerszy zakres otwarć z wczesnej pozycji i pozwala ci to częściej atakować wysokie ciemne i ante. Jest to krytyczny aspekt do osiągnięcia sukcesów w turniejach wielostolikowych.